Witajcie kochani, nazywam się Magdalena Adamowicz i jestem coachem relacji i stylu życia. Cieszę się, że jesteście na moim kanale. Zapraszam do subskrypcji i do polubienia, jeżeli uznacie ten film za wartościowy. Dzielę się z Wami moją wiedzą na temat toksycznych relacji. Teraz głównie skupiam się na technikach manipulacji. Jednak tak jak już ostatnio mówiłam, ten kanał na pewno będzie się powiększał o inne tematy, o tematy narcyzmu, o tematy osobowości zależnej i różnych zależności w związkach. Także jeżeli te tematy Cię interesują, zapraszam do subskrypcji. Myślę, że możesz tutaj znaleźć wiele cennych informacji dla Ciebie. Natomiast jeżeli jesteś w toksycznym związku i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, szukasz pomocy, to zapraszam również na prywatne konsultacje, na sesje online. Dane znajdziecie tutaj poniżej wideo w opisie. I zapraszam Was też na mój Instagram projektowanie podkreśnik szczęścia bez polskich znaków. Tam jestem najbardziej aktywna. Możecie oczywiście też znaleźć projektowanie szczęścia na Facebooku. Tymczasem przechodzimy już do dzisiejszego nagrania. Dzisiaj opowiem Wam o mechanizmie projekcji. Projekcja jest przede wszystkim mechanizmem obronnym, ale też jest, może być, bo niekoniecznie musi, no ale może być pewną formą przemocy emocjonalnej. Sama koncepcja została pierwszy raz określona przez Zygmunta Freuda, który jako pierwszy o niej mówił. Termin pochodzi z łaciny, od słowa projacere, które oznacza dosłownie wyrzucać coś z siebie. Wyrzucać z siebie. I myślę, że już ta sama nazwa sporo Wam mówi o mechanizmie projekcji. Generalnie chodzi o to, że przypisujemy innym osobom, wyrzucamy z siebie jakieś negatywne cechy, negatywne uczucia, emocje, coś, co jest złego w nas, co mogłoby jak gdyby coś złego mówić o nas, wyrzucamy to z siebie i projektujemy, czyli tak jakby wrzucamy na inną osobę. Czyli jak mamy projektor, coś, co jest złe w nas, projektujemy, wrzucamy na inną osobę, tak jakby na ekran, którym jest inna osoba. I dzięki temu unikamy odpowiedzialności za to, unikamy tych negatywnych uczuć, które ranią nasze ego, bo to jest też mechanizm obronny ego, tak? Czyli my nie chcemy się czuć źle ze sobą, nie chcemy o sobie źle myśleć, więc łatwiej nam przerzucić te złe uczucia na kogoś innego. I właśnie to robimy, projektując to, co złe w nas. I teraz tak, projekcja, są różne typy projekcji i czasami osoba, która projektuje, ona może być świadoma tych cech negatywnych u siebie, ale są tak bardzo nie do zaakceptowania, że wrzuca je na inną osobę, albo może być ich nieświadoma. I często po prostu właśnie łatwiej wynajdujemy złe rzeczy w innych osobach, niż rozpoznajemy je u siebie. Po prostu jest to dla nas łatwiejsze do zniesienia. Jeśli chodzi o osoby, i właściwie każdy z nas może używać tej techniki w sposób bardzo nieświadomy. Nie zawsze, no zazwyczaj nie jesteśmy świadomi, że to robimy. Rzadko robimy to z premedytacją, to raczej wychodzi z podświadomości. Czyli pokrótce, jest to mechanizm obronny, który pozwala zmniejszyć nasilenie negatywnych emocji poprzez takie wyzbycie się ich jak gdyby, ale bez zmiany sytuacji, poprzez przerzucenie ich na inną osobę. Czyli na przykład ja czuję się, nie wiem, no nie chcę przyznać, że jestem osobą, nie wiem, zazdrosną. Więc to nie ja jestem osobą zazdrosną, tylko ty jesteś osobą zazdrosną. Czyli tak jakby to, co złego myślimy o sobie, gdzieś czujemy głęboko, jest nam z tym niewygodnie, nie wiemy, jak przerobić to uczucie w sobie, jak gdyby je zaakceptować i jak sobie z nim poradzić, bo nigdy nikt nas tego nie uczył. Nigdy nikt nas w ogóle nie uczył radzenia sobie z negatywnymi emocjami w dzieciństwie, to łatwiej nam właśnie wyzbyć się tego i przerzucić to na inną osobę. I te negatywne uczucia, te negatywne emocje, jakieś cechy, to może być, nie wiem, wstyd, może być poczucie winy, może być lęk. To zawsze będzie też związane z jakąś agresją, czyli właśnie ta agresja wyzwala w nas to, że my to przerzucamy na kogoś innego, więc
Jak chcecie poznać, czy ktoś na was projektuje coś, właśnie te swoje negatywne cechy, to często będzie to związane właśnie z jakąś formą jego agresji, która się będzie wyzwalała też jednocześnie przy tym mechanizmie projekcji. To, co musicie też pamiętać, jeśli chodzi o projekcję, to jest też związane, jeżeli chodzi o osoby toksyczne, o osoby na przykład narcystyczne, jest to związane z takim ich głębokim zakorzenionym poczuciem wstydu. Czyli osoba narcystyczna, ona znowu ma to takie fałszywe ja. Fałszywe, idealne ja, które udaje właśnie to, że jest osobą dobrą, że jest osobą szczerą, że jest osobą bez wad. To jest ten ideał, który on sobie stworzył też w jakimś mechanizmie obronnym w dzieciństwie. Ale gdzieś tam głęboko on ma świadomość tych swoich wad, on ma świadomość tego, co źle robi i ma to głębokie poczucie wstydu, które właśnie jest w nim głęboko zakorzenione. I teraz, jeżeli dzieje się coś negatywnego, jeżeli on się czuje źle z czymś, to jest tak bardzo bolesne dla niego uczucie, że on nie może inaczej, on nie może przyznać się do tego, że faktycznie może coś źle zrobiłem, może powinienem popracować nad tym. On nie może przyznać tego, że coś źle zrobił, nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za swoje czyny, więc jedyne, co może zrobić, żeby siebie ochronić, żeby nie czuć tego bólu, to jest to przerzucić na was. A jeżeli jest to wasz partner, no to jest mu najłatwiej na was, bo jesteście najbliżej i często oni myślą, że po prostu będziecie, dlatego że no, jesteście jakoś zależni, więc najłatwiej zranić tą osobę, która jest najbliżej nas. I te uczucie właśnie wstydu, jakiegoś, nie wiem, czasami lęku, czasami poczucia słabości, no wszelkie jakieś negatywne emocje, cechy, które są w nich, przerzucą na was. To jest też ciekawe, że często będziecie oskarżani właśnie o to, co oni tak naprawdę wam sami robią. I tutaj bądźcie bardzo czujni, no bo możecie usłyszeć, że właśnie wy jesteście manipulantami, gdy tak naprawdę to oni wami manipulują. Możecie usłyszeć, że wy ich zdradzacie, gdy tak naprawdę to oni was zdradzają. Możecie usłyszeć, że wy ich kontrolujecie, gdy tak naprawdę to oni was kontrolują. I będziecie zdziwieni, będziecie myśleć, Boże, przecież to w ogóle nie jest prawda, dlaczego ty to mówisz? I ta osoba tym bardziej będzie to na was wrzucała. I to, co ważne w takiej sytuacji, to przede wszystkim spróbujcie nie dać się znowu wplątać w to emocjonalnie. To jest oczywiście bardzo trudne, ale jeżeli dacie się wplątać emocjonalnie w taką przepychankę, czyli udowadniać na siłę, że to nie jest o mnie, to nie jest prawda, tak jakby, znaczy udowadniać, że nie, w ogóle tak nie jest, przecież zobacz, ja robię to i to, dlaczego ty tak mówisz, tak jakby tłumaczyć się, to tracicie znowu dużo energii i nic nie zyskacie, bo znowu nie jesteście w stanie nic udowodnić takiej osobie. Ona jest ślepa i głucha na to, co wy mówicie, a karmi się tym, że wy się tłumaczycie, że wy się wijecie. Więc jeżeli ktoś was oskarża o rzeczy, które wy wiecie, że nie są prawdą o was, to przede wszystkim właśnie zapanujcie nad swoimi emocjami, czyli tutaj jest trudne, bo to znowu dotyka was mocno, to jest też wasze ego, ale starajcie się zachować taką trzeźwość i sobie wycofać się trochę z tego i spojrzeć na to z boku, czyli okej, to nie jest o mnie, ta osoba jest wściekła, obrzuca mnie jakimiś kłamstwami, więc ja nie pozwolę, nie dam tej osobie tak jakby żywić się tym dalej, wycofuję się z tego i możecie powiedzieć, ja nie będę kontynuować tej rozmowy. Jak się uspokoisz i będziesz gotowa rozmawiać jak dorośli ludzie, w zdrowy, dojrzały sposób komunikować się ze mną, to ja z tobą porozmawiam, ale w tej chwili ja nie będę kontynuować tej rozmowy i się wycofać i odejść. I to jest najlepsze, co możecie zrobić. I to, co tu jest bardzo ważne, wy musicie pozostać w kontakcie ze sobą, wy musicie pracować nad samoświadomością, nad świadomością tego, kim wy jesteście, dlatego że jeżeli nie wiesz, kim jesteś, jeżeli dobrze nie znasz siebie, nie wzmacniasz poczucia własnej wartości, nie masz takich silnych filarów poczucia własnej wartości, to naprawdę niewiele trzeba, byś uwierzył w to, co mówi o tobie ktoś inny, co niekoniecznie jest prawdą na twój temat. Dlatego najważniejsze, po pierwsze, nie dać się emocjonalnie w to wplątać,
spojrzeć z boku, wycofać się, jeżeli widzisz, że ta osoba dalej kontynuuje, dalej wyrzuca na ciebie różne bzdury i kłamstwa, i pozostać w prawdzie na swój temat i nie pozwolić stawiać te ściany wokół siebie, nie pozwolić, by ta projekcja na was przechodziła. Pamiętaj, że cokolwiek ta osoba mówi o tobie, mówi na twój temat, to nie jest o tobie i przypominaj to sobie ciągle. Po prostu stawiaj ten mur wokół siebie, chroń siebie. I pamiętaj, masz do czynienia z osobą manipulacyjną. Świadomość, czym jest manipulacja, jakie są techniki manipulacji, świadomość, z jakiego rodzaju człowiekiem masz do czynienia, daje ci już bardzo dużo przewagi. To nie znaczy, że te słowa, które ta osoba do ciebie kieruje, nie będą bolesne, będą oczywiście, ale będziesz w stanie sobie z tym jakoś poradzić, będziesz w stanie jak gdyby zaakceptować to i zostać w prawdzie na twój temat, czyli będziesz w stanie odcinać się od tego, co ta osoba mówi i wierzyć w to, że tak jakby kim ty jesteś tak naprawdę. Więc to jest najważniejsze, co możecie zrobić. Jeżeli to się dzieje, też zastanówcie się, czy, i to bardzo otwiera oczy, czy to, co mówi ta osoba na wasz temat, czy ktokolwiek inny kiedykolwiek powiedział też na wasz temat, w sensie ludzi, którym ufacie, którzy są wam bliscy, którzy chcą dla was dobrze, czy ktoś w ogóle mówi te same rzeczy, na przykład ktoś was oskarża o to, że jesteście kłamcami, no to spójrzcie, czy tylko on tak o was mówi, czy ktoś jeszcze kiedykolwiek wam to powiedział. No bo jeżeli tylko on tak mówi, no to chyba macie swoją odpowiedź. I tu jest też ciekawostka. No właśnie, zwracajcie uwagę na to, o co was oskarżają, bo znowu to są ich negatywne cechy. Jeżeli ktoś was oskarża, że wy jesteście manipulantami, no to wiedzcie, że to jest to, że on po prostu jest manipulantem i on te cechy negatywne, których akurat w tym wypadku najwyraźniej no jest świadomy, przypisuje wam. Sam mechanizm jest nieświadomy, tak? Czyli on się tak źle czuje ze sobą, z samą sobą, że przerzuca to na was w sposób nieświadomy, ale ma świadomość tych negatywnych rzeczy w sobie, tak? Więc wrzuca to na was i twierdzi, że wy jesteście właśnie manipulantami, więc czasami możecie się dowiedzieć ciekawych rzeczy na temat tej osoby, na przykład, że właśnie was zdradza, bo przypisuje te cechy wam. I to jest tak jakby, no na przykład kłamcy, tak? Słuchajcie, kłamcy często, czy tam nawet złodzieje, tak, oskarżają innych ludzi o to, że kłamią, czy że kradną. Podczas gdy wy na przykład, jak nigdy nie kradniecie, nigdy nie kłamiecie, no nie jest to w waszej naturze, to nie przypisujecie też tych intencji innym ludziom. Nie przypisujecie ich tak po prostu, no nie chodzicie i nie mówicie do innych, no ty jesteś złodziejem, ty jesteś złodziejem. No bo to nie jest element waszej rzeczywistości, tak? To nie jest coś, o czym myślicie, to nie jest coś, co w ogóle jest częścią waszego świata. Dlatego nie znajdujecie tych cech w innych ludziach, bo tak jakby jest to nieobecne w waszym życiu. Natomiast ktoś, kto kradnie, ktoś, kto kłamie notorycznie, przypisuje te cechy innym ludziom, dlatego że to jest część jego rzeczywistości. On się w tym ciągle kąpie, on się tym otacza i to też jest coś negatywnego na jego temat, czego on tak naprawdę nie chce mieć przy sobie, no bo jego ego właśnie się chroni, że on nie może być złodziejem, więc on wrzuca to na innych ludzi. I wtedy nie musi tych negatywnych emocji dalej doświadczać i przeżywać. No jeśli chodzi o narcyzm, no to właśnie to ich ego jest tak wrażliwe, że naprawdę oni potrzebują wyzbywać się tych negatywnych emocji, nie wiedzą jak je przepracować, jak sobie z tym poradzić i przerzucają to na innych. Więc bądźcie bardzo silni w tym, kim wy jesteście, nie dawajcie się w to wplątać, odchodźcie od takich sytuacji, stawiacie granice i chroncie siebie, bo to najlepsze, co możecie zrobić. I jeszcze chciałabym wam powiedzieć o mechanizmie projekcji pozytywnej, której niestety też my często doświadczamy, którą stosujemy. Jak gdyby my, mówię, osoby empatyczne, osoby takie bardzo wrażliwe, często osoby współzależne, które właśnie wiążą się z narcyzami, z takimi osobami o silnym charakterze dominującym. I tu jest problem taki, że często projektujemy nasze pozytywne cechy na innych ludzi, tak? Czyli wydaje nam się, że świat jest dobry i piękny, że świat jest taki jak my. Jeżeli ja jestem osobą uczciwą i w życiu bym świadomie nikogo nie skrzywdziła, no to wydaje mi się, że inni też tacy są.
I to jest taki błąd trochę poznawczy, który często właśnie wchodzimy w relacje, szczególnie gdy brakuje nam miłości, gdy na przykład długo nie spotykamy się z nikim, gdy już zaczynamy wątpić w to, że kogoś poznamy, czujemy tą samotność i nagle kogoś poznajemy. I zanim w ogóle zdążymy tą osobę dobrze poznać, zanim ta osoba nam pokaże, kim jest naprawdę, to my już w ogóle chcemy widzieć w niej samo dobro. Już tutaj projektujemy na tą osobę dobre rzeczy, projektujemy na tą osobę nasze oczekiwania, pragnienia, wszystko to, co dobre, to czego my chcemy, czego my pragniemy. I przypisujemy jej te pozytywne cechy, których być może ona nie ma. I tam mogą się pojawiać jakieś czerwone flagi, które nas ostrzegają, że coś może być nie tak. Ale my tak bardzo chcemy tej miłości, tego związku, tak bardzo już chcemy w to wejść, że projektujemy to, co dobre na tą osobę i wydaje nam się, że ta osoba taka jest. No i potem niestety wychodzą różne rzeczy z czasem, bo się okazuje, że wiele tych rzeczy, które my projektowaliśmy na tą osobę, to w ogóle ta osoba ich nie ma, tylko właśnie to były nasze jakieś oczekiwania, projekcja naszych dobrych cech, naszych dobrych, no też takich właśnie jakichś naszych pragnień na tą osobę. Dlatego jak wchodzisz w związek, w nowy związek, naprawdę daj sobie czas, żeby poznać tą osobę, żeby zobaczyć ją w różnych sytuacjach, żeby zobaczyć jej otoczenie. Zwracaj też uwagę na to, jak, z jakiej rodziny pochodzi, jak kształtują się relacje w rodzinie, dlatego że jak ta osoba traktuje swoją mamę, to jakie są relacje między rodzicami, to jak ojciec traktuje matkę, albo matka ojca, naprawdę to wszystko wpływa na to, jak będziesz ty traktowana i jak ciebie twój partner będzie traktował. Bardzo często to są schematy po prostu przenoszone, kopiowane z pokolenia na pokolenie i no niestety trzeba być na to czujnym i nie ignorować tych czerwonych flag, tylko dać sobie czas. Ty musisz przede wszystkim chronić siebie, masz czas na wszystko, musisz pokochać samego siebie i dopiero wtedy jesteś w stanie wejść w zdrowy związek bez desperacji i jesteś w stanie zdrowo i trzeźwo oceniać sytuację. Mam nadzieję, że to wideo było dla Was przydatne i dało Wam, jak gdyby będzie dla Was wsparciem, będzie dla Was też pomocą w tym, jak macie sobie radzić, gdy ktoś na Was projektuje właśnie swoje negatywne cechy, jak je rozpoznać, albo też radzić sobie, gdy Wy projektujecie na kogoś innego. Czasami możecie też projektować negatywne rzeczy, tak? Projekcja jest po prostu niebezpieczna wtedy, gdy jest nadużywana, tak bym powiedziała, bo każdy w jakimś stopniu projektuje, ale gdy osoba stosująca przemoc projektuje na Was, jest agresywna i po prostu wrzuca na Was wszystko to, co najgorsze, a Wy wiecie, że jesteście dobrym człowiekiem, że może popełniacie błędy jak każdy, ale jesteście dobrą osobą, to Wy się musicie przed tym chronić. Nie możecie pozwolić, by ktoś wmawiał Wam, kim jesteście, gdy jesteście kimś innym. Wy wiecie, kim jesteście i zostańcie w tej prawdzie ze sobą, po prostu siebie chroncie. Dziękuję Wam na dzisiaj. Zapraszam Was do subskrypcji, do polubienia, do komentowania i do zobaczenia wkrótce.